Wiem, że to jest złe, ale jednak czegoś się spodziewam po tym złu. Spodziewam się jakiejś przyjemności, chwilowego wytchnienia, jakiejś ulgi. Wiem, że to w takiej dalszej perspektywie nie poprowadzi do niczego konstruktywnego, ale coś tam będę miał z tego zła. To jest nasza kalkulacja. Strasznie zgubna kalkulacja i bardzo fałszywa kalkulacja. I dzisiaj Jezus ją obnaża, bo on niczego nie chce, on niczego się nie spodziewa po złu. Kiedy do niego przychodzi diabeł i krzyczy, co chcesz od nas? Jezus nie mówi, że czegoś od nich chce, tylko mówi, wyjdź z człowieka. Potrzebujemy bardzo takiego otrzeźwienia, żeby zobaczyć, że w złu naprawdę nie ma niczego dobrego.